te wspaniałe zabytki rzymskie, więc mamy tutaj świątynię tak zwaną Menkaure w Nim, czy akwedukt tutaj już jego nie pokazuje, ale łuk triumfalny w Orange, do dzisiaj istniejące, w dużej mierze zachowane zabytki rzymskie na południu Francji. To były obrazy przeznaczone do wnętrz królewskich i mające jednocześnie propagandowy wymiar, prawda, właśnie pokazujący chwałę, czy korzenie, wielkie, wspaniałe korzenie Królestwa Francji. Ten, który był kopiowany dla Stanisława Augusta, który pokazuje odnalezienie w początkach XVI wieku jednej z najsławniejszych rzeźb starożytnych, czyli grupy Laokoona, ale w istocie nie pokazuje tego wydarzenia, ponieważ dzieje się to wszystko w architekturze absolutnie niemożliwej. To nie jest żadna konkretna budowla. To jest właśnie taka zbudowana przez Roberta w jego wizji zupełnie fantazyjna architektura rzymska.